Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Rome Total War. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, czas dokonać szturmu na Carales. To jest Korsyka. Czy Sardynia, przepraszam, Sardynia. Na Sardynii. Dobrze, słuchajcie, ruszajmy do szturmu. No i zobaczymy, co potrafią Kartagińczycy. Dostaną spore posiłki, ale my i tak mamy miażdżącą przewagę liczebną. Dobrze, moi drodzy, ruszajmy. No i zobaczymy, co pokażą tutaj Kartagińczycy. Z Kartaginą jeszcze nie walczyliśmy. To więc może być interesująco. Fates. The omens may say that we face disaster, but I choose to think differently. Can any true man do otherwise? Those overly proud men over there are the Carthaginians. They think they are our equals, our enemies. I think they are waiting to die. They think their walls are enough to stop us. They should think again. Those people have never met us on a field of battle. After today, they will flee at the sound of our approach! Brave Romans! Prepare to defend yourselves! Czemu mam się przygotować do obrony? Dobra, zaczynajmy. Okej, co my tu mamy? Właściwie nic, ta brama jest... będzie bardzo... ładnym łupem. Dobra, rozstawić się tu. Szkoda, że nie możemy się ustawić w testudo, a więc formację żółwia. To wszystko przyjdzie z czasem, kiedy będziemy mieli już reformę. Dobra, kawaleria. Dobra, niech stoi tam, gdzie stoją. By tu. Dobra, zaczynajmy. Zniszczyliśmy te mury. Znaczy, tą bramę. Tą bramę zniszczyć. Nie, czekajcie, zostawmy się tutaj. Boję się o te wieże, że otworzą do nas ogień. To jest taran. Nadchodzi. Aby przełamać opór wroga. O, tam otrzymali posiłki jakieś. Co my tam mamy? Trzy oddziały? Tak, trzy oddziały milicji miejskiej. Spokojnie. Damy sobie z nimi radę. Tylko nasz taran powinien rozpocząć wyłamywanie bramy. Teraz odchodzimy. No i bardzo ładnie. Pięknie. 10 uderzeń. I brama powinna paść. Po czym nasze oddziały wleją się do środka i wyrżną tą milicję miejską. A jest. 60%, 70%, 80%, o, jak już ładnie pęka, 90% i... otwarta. Bardzo ładnie. Dobra. No, zostawcie ten... Dobra, mamy to. Teraz tak. Wysłajcie, ustawić się tutaj. Ale ciasne uliczki tu są. Masakra. Naprzód. Teraz tak, wy. Ustawić się tu. No, w ogóle to im tego nie dałem. A wy. Rozstawić się tu. Naprzód.
Reszta naszych oddziałów. Rozstawi się tutaj. Daj zabezpieczyć pozycję. Okej. A ci co? Wejdą do miasta? Mam nadzieję, że tak. Ale biegną. Dobra, wy moi drodzy. Z kolei ustawcie się tutaj. Albo nie, nie biegnijcie. Wystać tutaj i czekać, co oni zrobią. Myślę, że wejdą przez tą bramę. O, tu jakaś sanktuarium. Świątynia. To jest, wbiliśmy. Stawicie tutaj. Wy ustawicie tu, naprzód. Ej, gdzie oni? Chyba to są ci właśnie. Znowu się trochę pogubili. Ale trudno. Dobra. Wy rozstawcie się tutaj biegiem. Chwile poszły w ruch. Dobra, zaczęło się. Uderzyć. A jest. Enemy show their true virtue. They are not soldiers, only frightened rabbits running from our men. Thank you. No i dowódca zginął. The gods be praised! The enemy general is dead! His men know their doom approaches! Tutaj. Cofnąć się. Albo atakować. Bracie za nim. Jest. Czyścić. Dwa kolejne oddziały. Wejść tu. Naprzód. Dobra, my tu z tymi powinniśmy się uporać w miarę szybko. Nacierać. Jest, przywalić im. Pięknie. Atakować. The
enemy general is running away. This is no way for a leader to behave, but in battle, it's beyond belief. No, za nimi. A, wy chcecie obrzucić. No dobra. Wy się ustawcie tu. Wy się ustawcie tu. No i pięknie jest. My ustawimy się tu. No i bardzo ładnie. Przywalić im. Uderzyć. I wy też uderzyć. Ta jest. Osłabić wroga na maksa. No i zajmować. Ta jest wyrżnąć Kartagińczyków. No są po trzasku. Nie mają szans. Ilu ich tu jeszcze zostało, co? 3, 11, to jest jakieś 14, 15. No, giną, padają jak muchy. Teraz ich dowódca zginął. And now his men fear us. It is time to press the attack. Ludzie, za co wy chcecie ginąć? No, rozwalić go. Dobra. Bardzo ładnie. Pięknie. Pięknie poszło. Straciliśmy zaledwie 97 ludzi. Przeciwnik stracił 642. No i to jest właśnie nasza siła. Dobrze. Ładnie poszło. Okej. Okay. Dało nam się to tu ładnie zająć. Okej. Okay. Teraz tak. Tych typków trzeba byłoby tutaj zaokrętować. Wy popłyniecie do dom. Teraz tak, tu. Werbujemy. Nie możemy werbować. Czemu nie możemy werbować? No dobra, trudno. Jak nie możemy werbować, to znaczy, że nie możemy werbować i tyle. Ponieważ te miejsce jest świetnym miejscem wypadowym na Kartaginę. Tak poza tym, żeby jeszcze... A nie, tu już Scypioni działają. Bardzo ładnie, dobra. Okej, tutaj to się będzie... 4 tury to się będzie aż budowało. Nasze strzelnice, dobra. Lecimy dalej w takim razie. Liczę tylko na to, że tu Galowie z niczym mi nie wyskoczą. Kurde, kolejni... Oła, poracha. Ale żyjemy. Muszę zainwestować w silniejszą flotę, ponieważ tu jest strasznie dużo piratów.
Dobra, port mamy. O, bardzo ładnie. Teraz kanalizację sobie tu zróbmy, bo zarazy nie chcemy. Dobra, wy tu. Wy, uzupełniać straty. Wyrzucić oddział. I tu uzupełnić straty. Bardzo ładnie. Ech, teraz tak, tutaj... Jest chyba mało ludzi i to dlatego... Mi się dzieje tak, jak się dzieje, bo jeszcze jest tylko... Kurde. No, lipa. Lipa straszna. Dobra, słuchajcie. Na razie nic z tym nie zrobię, ale... Uderzenie na Kartaginę trzeba byłoby przeprowadzić czym prędzej. Ej, czemu oni mi tu łażą? Czuję się wielce tym faktem zaniepokojony. Wy tu. Tu, tu. Co oni tu mają? Łoż ty! Trochę tych oddziałów tu jest. No nic, wojna z Kartaginą może nie być łatwa. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zaatakują, tylko że przechodzą. No, czego chcecie, galowie? Dobra, galowie tam dalej stoją. Nie podoba mi się to. Tutaj też weszli. Yes, I shall speak with them at once. Ja jestem w stanie wojny z Galią? Zawieszenie broni. Nie chcą przyjąć. Oż ty w dupkę. Aha. Ty, dobrze wiedzieć. Trzeba czym prędzej to zrobić. W takim razie, no cóż, słuchajcie, zbrojenia. Bo kurde, będzie źle zaraz. Co wy tu macie? Flota płynie tu, czym prędzej. Stąd kolo wracasz. Jak tu zostaw? Dobra, zostawmy te trzy oddziały tutaj. Odpłynie jeszcze bardziej. Zróbmy to tak. Zaokrętować się. Kurde, tego nie przewidziałem, słuchajcie. Cóż, to będzie smutne, jak mnie zniszczą. Dobra, kończmy turę. Zobaczymy, co zrobią galowie. Nie no, spoko. Najwyżej, jak nie damy rady, to... zaczniemy sobie jakimś innym. Więc spokojnie. Zimnie znowu, kurno, zaatakowali. No, no, zwaliliśmy ich przynajmniej. Ej, to Kartagińczycy byli. Dobra. Jak tu nasza armia? Armia spoko. Tu wyrzucić nasze wojska. Dogadajmy się z nimi. Zawieszenie broni. Nie chcą przyjąć. Nic z tego. To się wpakowałem na minę. Dobra, wy tu. Wy tutaj. Dobra, stwórzmy sobie. Pieski, kurde, aż dwie tury.
się rekrutują. No coś trudno. Wiecie co, tu nie. Tu nie, tu zwerbujmy sobie Astati. Dobra, mamy kanalizację machniętą. Tutaj szybko budować to. Kolejne oddziały się rekrutują, bardzo ładnie. Dobra, trasa zablokowana, trudno. By tych tu ścigać. Zniszczyć tą armię. By tu rekrutować kolejne oddziały. Kurde, gdzieś ty poszedł, człowieku. Dobra. Okej. Teraz tak, flota zawinie tu do portu. Dobra, lećmy dalej. Zaczęli nas oblegać. Tu wieri niedobrze. Dobra, wiem, Massilia jest oblegana. Okej, strzelnica się zrobiła w końcu. W takim razie tu werbunek łuczników. Czym prędzej. Że ja też nie spojrzałem, że oni mają ze sobą sojusz. A tu port sobie rozbudujmy. A tu jest flota galijska. Uderzyć. Wybić. Dobra, tu mamy galów. Dobra. Stoczmy tą bitwę. Zróbmy im krzywdę. Tak jest. No, zobaczymy. Kości zostały rzucone, moi drodzy. Brave warriors! I have won great renown through leading men to victory. I see no reason to change the habits of a lifetime today. The Gauls fool themselves and think they are our equals or better. I think they had the stench of death about them. They have been led here by strutting fools and blustering morons. Now they will pay the price. We have a slight advantage in numbers, but no lives can be thrown away today. We cannot afford such profligacy. They will, unless completely unthinking, try to use the woods to screen some of their troops. I have never lost a battle against these people. Why should I start losing now, with men such as you at my command? Another victory is at hand. Now, set your minds on the task to come. Strike hard! Strike without mercy! Dobrze, ruszajmy. Okej. Kurde, coś takiego się nam tu wydarzyło. Dobra. Rozciągnąć się w tych lasach. Jesteśmy ukryci, to dobrze. Dobra, ekwici. Im wyżej, tym lepiej. Ty, Zdzisław. Tu. Dobra, zaczynajmy. Nadchodźcie, galowie. Idą ze swoimi drużynami. Ej, to jest lekka jazda galijska. Już się bałem, że będą mieli tą ciężką, cholerną ze sobą. Tu mają wojów. Mogą być trochę problematyczni. Ale nic, zobaczymy. Jazda wysunęła się na naprzód. Stanęli. Dobra. A, zapomniałbym. A nie, dobra, ci mają. Tym dajemy to. Temu też to. A jest, przygotować się na uderzenie. No, zwykłe drużyny galijskie na pewno staną, no właśnie. No i dalej nas nie widzą. Ach, mi teraz też nie. Units!
co, atakujecie? Nie, zaczęli się cofać. Uderzyć na ich flankę. Dobra, cofnąć się. To już ktoś oberwał. Naszych Hastati. Nie dałem drużyny. Ja nie chcę kawalerią atakować tej drużyny. Dobra. No, chodźcie śmiało, jest nas mało. Uderzyć. Uderzyć. Jest nacierać. Dobra, pękli. Pauza. Dobra. Te dwa nasze oddziały ruszać tu. Co tu się dzieje w ogóle? Uderzyć tu. By uderzyć tu. Ruszać. Za nimi. Chcę wspomóc środek. Tu jest jakaś niepewna ta sytuacja. Trochę. Z tą kawalerią. The enemy general flees. Press forward so the spirit of his army is broken too. Teraz bracie za nich. Przewalcie. Dobra, kontynuować. Wyrżnąć ich wszystkich. Zanim nam spierniczą. O tak! Da jest. Zniszczyć ten oddział kawalerii. Jest przeciwnik. Jeden spierniczył, dobra. Brać się za nich. Słuchajcie, ja tak przyglądam się galom tutaj. To wcale się nie dziwię, że
Juliusz Cezar ich tak bardzo brutalnie potraktował swego czasu. Jeśli naprawdę Galowie sprawiali Rzymowi tyle problemów, ile mi tutaj, tak jest, są bez szans. Rozwalić ich po prostu. Dobra, to był ostatni. Uff, no nieźle. Niezła bitewka, moi drodzy. Straciłem 340 ludzi. 304 ludzi. A przeciwnik stracił 1235, a więc no naprawdę, naprawdę spore straty Galowie ponieśli w tej bitwie. No i zobaczymy. Victory! Okej. W takim razie... Imperator! Imperator! Uzupełniliśmy sobie straty kosztem zbrodza kilku oddziałów. By już tutaj połączyć się. By tu cały czas rekrutować oddziały. Dobra, wy ruszać. Jak tu sytuacja wygląda? No nie za ciekawie. Ile my tur możemy? 5 tur. 5 tur, ta armia powinna tutaj spokojnie dojść i spróbować zniszczyć te siły galijskie. Zresztą nie mamy tego dowódcy swojego. Dobra. Okej, słuchajcie. Resztą będziemy się już przejmowali w następnym odcineczku. No cóż, słuchajcie, czas powolutku kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć i czołem. Ciao. Do następnego.